Przesuń pomarańczową kropkę na liczbę 12 piętnastych na osi liczbowej. Popatrzmy na naszą oś liczbową. Tutaj mamy zaznaczone 0, tutaj 3, zatem tutaj powinno być 1, a w tym miejscu będzie 2. Są dwa sposoby na zaznaczenie tego ułamka na osi liczbowej. Pierwszy to zamiana ułamka, który jest niewłaściwy, na liczbę mieszaną. Piątka wchodzi 2 razy do 12, zatem to jest 12 piętnastych, to jest 2 całe, to są 2 całe i 2 piąte. Zatem nasz ułamek powinien być gdzieś w tym miejscu. Tutaj mamy 2 całe i sprawdźmy, jaki mamy skok. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 odcinków do trójki. Zatem musimy przyjść 2 z 5. 1, 2. Tutaj powinno być 2 i 2 piąte. Mówiłam też o drugim sposobie. Drugi sposób to liczenie po kolei. Mamy 12 piątych. Wiemy już, że jeden odcinek to jest 1 piąta. To liczymy do 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lądujemy w tym samym miejscu. Niezależnie od sposobu dostajemy taki sam wynik. Sprawdźmy i przejdźmy dalej. Przesuń pomarańczową kropkę na liczbę 11 szóstych. Zatrzymaj na chwilę ten film i zastanów się, gdzie będzie 11 szóstych. W porządku, sprawdźmy. 11 szóstych, jeżeli zamienimy na liczbę mieszaną, to jest 1 i 5 szóstych. Zatem będzie w tym odcinku 1 i 5 szóstych. Tu mamy 1, tu mamy 2. Jeżeli od 2 odejmiemy 1 szóstą, to będziemy mieć 1 i 5 szóstych. Sprawdźmy. I dla pewności jeszcze jeden przykład. 3 drugie. Prosty przykład nam się trafił, bo 3 drugie to inaczej 1,5. To jest 1,5. Zatem to jest 1,5. 3 drugie to inaczej 1 i 1 druga. Ale pamiętajcie, mówiłam jeszcze o drugim sposobie. Jeżeli wiemy, że nasz odcinek to jest 1 druga, to przechodzimy 3 takie odcinki. 1, 2, 3. Lądujemy w tym samym miejscu. Zachęcam Wam do rozwiązania tego zadania na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziecie pod filmem.